Szanowni Państwo, przechodzimy do uchwały 1444. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta do projektu uchwały w druku 1444 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Przyjęcie programu wspierania rodzin dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015. Projekt prezydenta miasta referuje. Bardzo proszę, pan Jacek Kowalczyk. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Ten projekt uchwały związany jest też, tak jak poprzedni, z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej do przyjęcia tego typu programów. Ten program wspierania rodziny to jest program wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Taki jest grupa rodzin, do których skierowana jest ta ustawa i co za tym idzie program. Program zakłada przede wszystkim kontynuację działań, które są już realizowane, czyli zarówno pomocy materialnej, jak i poradnictwa, pracy socjalnej, placówek wsparcia dziennego, street workingu, kontynuacji i poszerzania zakresu asystentury rodzinnej i wdrażania nowej usługi wynikającej z ustawy rodzin wspierających. Cele, które planujemy realizować, to poczynając od wzmacniania pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem, poprawy sytuacji materialnej rodzin z dziećmi, nabycie przez nie rozwoju kompetencji rodzicielskich i właściwych postaw rodzicielskich i wiedzy na temat metod wychowawczych, a w przypadku dzieci, które trafią do pieczy zastępczej, w przypadku takich rodzin odzyskanie przez tych rodziców zdolności do realizacji tych funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są prezentacje komisji? Nie widzę. Opinia prezydenta? Nie widzę. Szanowni Państwo, stanowisko klubów radnych nie ma. Otwieram dyskusję. Czy ktoś? Bardzo proszę, pani. Tak. To jest stanowisko klubowe, tak? Bardzo proszę. Prezentuję stanowisko klubowe. Program wspierania rodzin dla Gminy Miejskiej Kraków ma pierwszorzędne znaczenie w długofalowej polityce społecznej miasta. Analiza kondycji rodzin w mieście Krakowie, pierwszej części programu, jest bardzo pouczająca. Zakładam, że rzetelna, ale wnioski, jakie się wyłaniają, są już bardzo smutne. Wyraźnie widać, że poszerza się obszar biedy w Krakowie, że coraz więcej rodzin potrzebuje wsparcia materialnego i to takiego, które zabezpieczy podstawowe potrzeby dzieci i dorosłych. Świadczą o tym takie przykładowe dane. Jak liczba osób korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2012-13 wzrosła w stosunku do roku wcześniejszego aż o 39%. Liczba osób objętych dofinansowaniem z tytułu kryterium dochodowego w roku 2012 wzrosła w stosunku do roku 2011 aż o 52%. Można powiedzieć, że 4% rodzin z dziećmi wymaga wsparcia w zaspokajaniu potrzeb bytowych swoich członków i tu wyraźnie widać tendencję wzrostową. W 2012 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 4501 rodzin z dziećmi. 17%, proszę Państwa, badanych osób dorosłych przez krakowski holding komunalny SA swoją sytuację materialną określiło jako bardzo złą, złą lub raczej złą. Prognozuje się wzrost liczby rodzin mających trudności w prawidłowej realizacji swoich funkcji ekonomicznych. MOPS-y, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne instytucje pracujące na rzecz pomocy rodzinie realizują ciekawe metody wsparcia rodzin i dzieci w ramach swoich możliwości finansowych i ludzkich. Cały czas jednak reagujemy na zaistniałą złą kondycję materialną rodzin, a nie stosujemy narzędzi, które nie dopuściłyby do sytuacji, w której rodziny te, a szczególnie dzieci, nie były skazane na odczuwanie biedy. Dobrze. Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje Państwu odrzucenie programu wspierania rodzin dla Gminy Miasta Kraków w kształcie nam przedstawionym i podjęcie prac nad programem, który pozwoli stworzyć efektywny system ochrony rodzin i dzieci przed sytuacją, w której podstawowe potrzeby nie są zaspokajane. Jeżeli jednak Rada przyjmie uchwałę według druku 1444, Prawo i Sprawiedliwość będzie wnosiło jej rychłą nowelizację. Wspomnę tylko o jednym kierunku działań, które według Klubu Prawa i Sprawiedliwość powinny zostać podjęte. Otóż wraz z deklaracją szczególnego wspierania rodzin wielodzietnych, a więc z trojgiem i więcej dzieci, powinniśmy wprowadzić w Krakowie kartę
3+, a także zadbać o właściwe medialne, wizualne, edukacyjne i informacyjne formy promocji krakowskiej karty rodzinnej. Według danych, jakie otrzymałam w odpowiedzi na interpelację, szacowano liczbę odbiorców krakowskiej karty rodzinnej 4+ na 15 tysięcy osób. Do programu przystąpiło w 2012 roku 519 rodzin i wydano 3193 karty. Ilu jest beneficjentów programu w 2013 roku? Nie wiem, nie otrzymałam takiej odpowiedzi do dnia dzisiejszego, mimo że pytanie zadałam na komisji. Szacuje się, że rozszerzając kartę rodziny rodziny z trójką dzieci, liczba potencjalnych beneficjentów wzrośnie do 55 tysięcy, czyli około 7% mieszkańców Krakowa. Wkład miasta to wzięcie na siebie kosztów biletów komunikacji miejskiej, zakupu aplikacji informatycznej i obsługi. Te oczywiście są bardzo poważne. Wydaje się jednak, że zysk płynący z komunikatu na całą Polskę, że w Krakowie naprawdę dba się o rodziny wielodzietne, może zaowocować napływem młodych ludzi, którzy właśnie z naszym miastem będą wiązali swoją przyszłość, swoje życie i swój rozwój. Pozostałe ulgi, zniżki na towary, usługi są już w gestii sponsorów. Kolejna nasza propozycja to powrót do tanich stołówek szkolnych, a także tanich samorządowych przedszkoli, zwiększenie liczby żłobków. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłasza swoją pomoc w konstruowaniu programu pomocy rodzinom w gminie miasta Kraków i jeszcze raz powtarzam, w związku z tym uprzejmie Państwa proszę o odrzucenie dzisiaj uchwały według druku 1444. Dziękuję. Bardzo dziękuję, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, tutaj ktoś jeszcze z Państwa chyba z tej strony, nie? Bardzo proszę, pan Stanisław Zięba. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, chciałem tylko, aby Pani była uprzejma dać opinię, bo nie mam przy sobie rodziny polityki społecznej. Jest. Bardzo. Jest, proszę, proszę. Więc ten druk był opiniowany na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i jest pozytywna opinia przy 6 głosach za, brak przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję. Jakby to powiedzieć, ja się w pełni zgadzam z tym, co pani radna, która wstrzymała się na komisji, że to się ludziom należy, że to się dzieciom należy, że to się rodzinom należy. Oczywiście. Ten program, moim zdaniem, ale myślę, że też członków komisji, nie jest idealny. Nie zaspokaja potrzeb, które są, nie rozpoznaje wszystkich okoliczności rodzin, tych, którzy są wielodzietni, tym, którym bardzo potrzeba albo średnio potrzeba. Ja powiem tak, ten program jest lepszy niż dotąd. I to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Natomiast proszę się nie gniewać, ale łatwo jest mówić, co się komuś należy, tylko trzeba jeszcze powiedzieć, skąd to wziąć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Czy Państwo zgłosiliście się? Pan Stanisław Rachwa, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, ja oczywiście podzielam pogląd, że projekt powinien zawierać jakby całą płaszczyznę dotyczącą rodzin po prostu i tego wspierania. I tylko powiem jakby o jednej rzeczy. Kraków jakby był jednym z liderów wprowadzenia karty rodziny, krakowskiej karty rodziny. Karta oczywiście wspiera rodziny, w tym również rodziny wielodzietne. Ustaliliśmy wtedy, że to będą rodziny te wielodzietne 4+. Ja uważam, że wiele miast już nas teraz wyprzedziło w tych swoich działaniach, bo wprowadza karty z rodziną wielodzietną składają się z trójka dzieci plus więcej. W związku z tym ja jednak wnioskuję, aby zastanowić się i wprowadzić jednak tę zmianę, że karta rodziny powinna obejmować mieszkańców rodziny, w tym rodziny wielodzietne z trójką dzieci i plus. To jest jedna rzecz. I druga rzecz,
z tych informacji, które do mnie docierają, z tych rodzin wielodzietnych, jakie są teraz ogromne biurokratyczne zacięcia, powtarzam ich zdanie, w temacie na przykład biletów. Przedtem była sprawa jasna, szli do MPK i w MPK wyrabiano im te bilety, tak zwane darmowe, wolne jazdy. Natomiast teraz muszą gdzieś chodzić, oni tak mówią, do pełnomocnika, nie mogą go znaleźć, prawda, jakieś te procedury są inne, więc jakieś według nich są pewne utrudnienia, prosiłbym o wyjaśnienie ewentualnie. I kolejną sprawą to jest sprawa jakby nie tylko biletów, ale wydaje mi się, że ja wnioskuję, aby te rodziny tak zwane wielodzietne czy 3+, objąć również pewną promocją, nazwijmy to promocją, w tematach po pierwsze, że przydziału mieszkań, prawda, ewentualnie w uwzględnianiu po prostu ich zaległości czynszowych, żeby również oni po prostu mieli wsparcie ze strony miasta. Dziękuję. Dziękuję. Pani Barbara Nowak, proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, to jest tak, ja się wstrzymałam i zawsze uważam, że lepiej przemyśleć sprawę kilka razy, a ciałem, gdzie faktycznie toczy się właściwa dyskusja, to jest to miejsce, więc Pan pozwoli, że tutaj jednak będę mówiła to, co uważam, że powinno trafić do wszystkich radnych, a nie tylko do komisji. Chcę zwrócić Państwu uwagę na pewną niekonsekwencję, a mianowicie w programie, który jest nam prezentowany, jest wyraźnie powiedziane, że rodziny wielodzietne to już są te rodziny z trójką dzieci. Jest to zgodne z takim pojęciem socjologicznym używanym powszechnie i zapisami w ustawodawstwie polskim. Rodzina wielodzietna to rodzina z trójkiem dzieci. Skąd pieniądze? Ano, ja myślę, że musimy w tym momencie zmienić zupełnie priorytety. Jeżeli w mieście Krakowie zaczniemy inwestować w człowieka, jeżeli wbrew temu, co się dzieje w państwie polskim całym, będziemy jednak stosować zasady polityki prorodzinnej prawdziwej, to będzie dobrze. Natomiast w tym momencie propozycja jest dokładnie taka. Nie mówimy, że jest złe i koniec. Nie. To był program i ten program, który jest prezentowany, według mnie był programem dobrym do pewnego momentu. Teraz szukajmy narzędzi, tak jak powiedziałam wcześniej, które spowodują, że te dzieci i te rodziny, o których mówimy cały czas, nie będą odczuwać biedy i wtedy będziemy dopiero leczyć. Nie, róbmy profilaktykę i proponuję w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości do udziału, proponuję, że będziemy brać udział w takiej dyskusji. Bo jeżeli popatrzymy na dane, jakie są dzisiaj w Polsce, to one są alarmujące, bo okazuje się, zwykle też się tu porównujemy do tych różnych miast w Polsce, czy państw nawet, a okazuje się, że my jesteśmy na ostatnich miejscach. Na przykład w liczbie żłobków, na przykład w liczbie dzieci, które chodzą do przedszkola samorządowego. Proszę zwrócić na to uwagę i proszę nie traktować tego jako wielką krytykę, tylko jako prośbę o zmianę polityki, czy kierunku polityki w mieście Krakowie, jeżeli chodzi o rodziny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Panie jeszcze, tak, za chwilę, na chwilę to ogłosiłam radnym, teraz Pana proszę jako projektodawcę, uprzejmie proszę. Chciałem zacząć od kwestii danych, które Klub Prawa i Sprawiedliwości przytaczał jako dane z diagnozy. Nie wiem, może coś mi umknęło. Przeczytam dane dotyczące rodzin, zmian liczby rodzin z dziećmi objętych pomocą MOPS w latach 2008-2012, strona 8 programu. 2008 rok 5578, 2009 rok 5413, 2010 rok 5286, 2011 rok 5228, 2012 rok 4501. Nie wiem, skąd te wnioski, ten przyrost. Jeśli chodzi o stypendia i przyrost stypendiów między rokiem 2011-2012, to spowodowany był on nie wzrostem, nie jakąś dramatyczną zmianą w sytuacji rodzin z dziećmi, z rodzin, które mają uczniów w swoim składzie, tylko był związany ze zmianą kryterium dochodowego, które wzrosło
żebym teraz nie przekłamał, ale to około 15-20%. W każdym bądź razie to jest przede wszystkim wynik tej zmiany. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym Państwa radnych prosić, żeby nie traktować tego programu jako programu związanego z realizacją krakowskiej karty rodzinnej i kształtu. Ten program w tym zakresie wyłącznie odnosi się, że ten element, który jest uregulowany w innych aktach, jest elementem promowania dobrego wizerunku rodzin z dziećmi i ma wyłącznie element wspierający kluczową grupę odbiorców tego programu, którą nie są w ogóle rodziny wielodzietne, tylko są rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. A to nie jest prawda, że wszystkie rodziny wielodzietne mają problemy opiekuńczo-wychowawcze. Ten program jest oparty na ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i te narzędzia, które tutaj są proponowane, odpowiadają celom, które zostały zaproponowane i odpowiadają tym narzędziom, którym miasto Kraków dysponuje. Jeśli pokazujemy obszar wspierania rodzin w obszarze wsparcia materialnego, to dzieje się to zarówno w obszarze narzędzi, które miasto Kraków ma z wykorzystaniem ustaw i środków z budżetu państwa i pewnych sztywnych rozwiązań, na które gmina nie ma wpływu, tak jak przy świadczeniach rodzinnych. Jest to wsparcie materialne już na podstawie ustawy o pomocy społecznej, gdzie ten zakres wpływu już jest większy, ale ta skala, o której tutaj mówimy, oczywiście to jest pewien szacunek. Będzie on mógł być dopasowywany każdorazowo do zmieniającej się sytuacji. Natomiast kluczem tego programu, jakby podstawowymi narzędziami, to nie jest pomoc materialna, tylko są te pozostałe narzędzia, o których tutaj mówiłem. Ośrodki poradnictwa i terapii, praca socjalna, asystentura rodzinna, bo to są te narzędzia, które wspierają rodzinę w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Także bardzo proszę Państwa radnych o przyjęcie tego programu w proponowanej wersji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. On był konsultowany, ten projekt, z organizacjami pozarządowymi, z tego co wiem. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, poddaję projekt uchwały 1444 pod głosowanie. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy. Już? Bardzo proszę. Czy wszyscy Państwo braliście udział w głosowaniu? Bardzo proszę tutaj o pomoc dla Pana. Nie działa aparat do głosowania, sprzęt. Państwo wzięliście udział w głosowaniu. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 21, głosów przeciw 10, wstrzymało się 0, nie brało udziału w głosowaniu 0. Uchwała według druku 1444 została przyjęta. Uprzejmie proszę o wydruk. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 1445.